Tu brzoza, tu brzoza. O, uwaga. Hop, jak na takiego starego dziadka. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Tą brzuskę położymy siekierą, bo chcę pokazać, po prostu internautom pytali mi się, jak się ścina drzewo z pnia. No cóż, pokażemy, ono jest pochylone. Pokażemy internautom, jak się ścina drzewo z pnia, bo takie były pytania w komentarzach. Więc no widać drzewo takie, no nie jest już to cienkie drzewo, prawda, brzoza. Brzoza jest drzewem dość twardym. Pień ma dość. No zaraz przyłożymy się do niej, wiadomo gdzie ona pójdzie. Ona pochylona jest tam, to ona pójdzie na tą osikę. Jak się zawiesi, to już tam nie problem. To ją podetnę piłą, tam nie, to nie ma sprawy. Tu chodzi o to, żeby ją zwalić z pnia. No cóż. Wyszło słonko, ładnie. To jest drzewem dość twardy, a szczególnie przy piu. Na razie wytrzymuję. W tamtą stronę jest pochylone, należy podrobać dobrze tamtą stronę. Ono pójdzie tu. Wiadomo, jeszcze trochę, bo ono się twarda jest, siła się. Dla mnie to jest niegroźne, bo ja wiem, że ona jeszcze się trzyma, jeszcze ją podetnę tu. A z tego względu, że jest tam pochylona, to tam pójdzie. Trzeba pocinać i z dołu i z góry. Że te podcięcia z dołu też są ważne, tu podciąć to, ładnie, już ona niewiele się trzyma i jeszcze by było lepiej, żeby miała jeszcze wyższe ostrze. To jest tak pół do łupania, pół do ścinania.
żeby miała ostrze ciut węższe. No ale nie chcę jej niszczyć, bo to jest stary oryginał. Mówię, dobrze by było, żeby miała ciut ostrze węższe, to wtedy lepiej by się wcinała. Ale tak, no nie mam do niej zastrzeżeń. Ja tu wstawiłem zabezpieczenie z grubej blachy, żeby nie upało to pożyska, przy jak się łupie drewno. No poza tym, cóż, ja kiedyś ją hartowałem, bo ona była trochę za miętka, ale widać, stal możliwa, bo się hartuje. Tak, jakby była węższa, to by lepiej się wcinała. W domu jest trudniejsze rąbanie. Wiadomo, no to trzeba zrobić, z dołu trzeba zrobić. Jeszcze trochę. I tak. Teraz uwaga, bo jeszcze tu muszę wziąć. No. Stoi, uwaga. Uwaga, stoi jak ołówek, ale i chce lecieć. O, dobrze. Jaki to był czas? 7 minut. To nie jest źle. Jak na takiego starego dziadka. Prawda? No tak bób ścina. Tak bób ścina. Dobrze. Dalej od tego jest piła. Podetniemy ją tu, ona spadnie z pnia, przykłada się metrówkę i tnie się w metry, bo to jest ciężkie, surowa brzoza jest ciężka. Jakby była za ciężka tam, żebym się nie musiał z nią, jak ktoś mi mordować, to mogę przecież tą 1,25 m mogę przeciąć na pół. Tylko ja tak przyglądam się na nią, ona, odciąć jej pień, zwalić tamtą cienką. Ona by mi się przydała jako rogacz. Ale jeszcze tak patrzę na nią. Trochę za krótka, Holender. Trochę za krótka, nie ma co. Po prostu trzeba ją ciąć metry, bo to, co ja tam miałem zrobić z niej, to mi nie wyjdzie. Po prostu jest za krótko tu do tego rozwidlenia. Więc nie ma co myśleć. Piła i ciachać ją w metry. Tego pnia ściąć, kołek zaostrzyć. I to na dziś będzie, i pokażę internautom, jak się wbija kołek w lesie, nie mając młota. O, ta osika będzie mi potrzebna, jest dość prosta. Ja już wiem, co z niej zrobię. Zrobię z niej bramę koło drwalki. Osika jest bardzo mocna, jeszcze czas zimowy, zetnie się ją. Tam stoi dalej, gdzie jeszcze mam wyciąć ten pas. Tam stoi druga taka i będzie brama super. Brama z osiki to może stać i 20 parę lat. Tam, gdzie wyprowadzam byka za drwalkę, tam jest brama zgnita. Ona tam jest właśnie z trzech żerdzi osikowych, no ale to było robione 25 lat temu. No to już miała prawo spróchnić. Także tu patrzę, że z tej osiki to brama będzie. Się odpowiednio obrobi. Na pół, jak będzie za cienka na pół, to się boki jej przyczesze, czy przytnie się i będzie, jak to się mówi, superowo. To się je wiezie do domu. Ono musi pod korą poleżeć chociaż ładnych parę miesięcy. Bo jakby mi ona tak na świeżo od tego, jak to się mi okorował, to niestety popęka, bo zbyt szybko schnie. Dobrze, że jeszcze jest czas zimowy, jeszcze drzewa soków nie puściły, więc tu, jak to się mówi, jutro czy pojutrze ją zetnę. Nie będzie tam problemu. Tu brzoza, którą ścięły bobry. Cholera, te bobry. Kurde, wody nie ma, bobry przyszły. No. Coś się dzieje. Ojej. Nie ma. A chyba, że z tej kałuży tam.
tam jest kałuża. Cholera, co z tymi babrami? Och, dobra. Z tego miejsca, tu z tego lasu, z tego boru, jak to mówią, to tam ten las to prawie jak bór. Tak założyli internauci niektórzy. To jakby prawie w borze byk pracował. Z tego miejsca chciałbym tu i teraz pozdrowić pana Brzozę, który wylicytował szynę. Pozdrawiam. Romek. Dziękuję. Dziękuję, że ktoś chciał za ten kawałek żelastwa dać tyle pieniędzy. Dziękuję bardzo. No cóż. Niech służy na długie lata jako pamiątka. Wiemy co jest. Trzeba ciut na T. Trzeba ciut drygnąć na literkę T. Jest. Troszeczkę. Nie będzie gasła. Wkrętaczek jest w kieszeni na pod ręką. Nie ma problemu. Żeby po kamieniu nie dać piło. Kurde, kamień jest. Dobrze, że nie czułem do końca, bo pod drzewem jest kamień. Można by było sobie łańcuch załatwić. Jest kamień, o. I można by było, gdybym ciął do końca ten kamień, ona była na gałęziach w powietrzu. A gdyby leżała na kamieniu, to bym kamień, po prostu by mi kamień piłę. Łańcuch stępił, no. Albo jeszcze gorzej.
tą stronę będzie lepiej, bo ją wysadzi. Ją wysadzi, to nic. O! Uwaga! Hop! Dalej nie pójdzie na razie. Bez podcięcia. Oparło się o ziemię. Dobra. Wiedziałem, że pójdzie tu. Dobra.